Rozpoczął się nowy kwartał, więc przychodzę z kolejną odsłoną akcji Czytam Szeroko i teraz przez kolejne 3 miesiące, czyli lipiec, sierpień i wrzesień, będziemy czytać powieści graficzne, mangi, komiksy i wszystko, co się z tym kojarzy. Ja dzisiaj właśnie przychodzę z takim zbiorczym filmem, żeby przedstawić moje polecenia odnośnie właśnie powieści graficznych, komiksów oraz mang, oraz żeby przedstawić też polecenia widzów, co tam zapytałam na Instagramie, jakie powieści graficzne polecacie. Padły bardzo ciekawe, bardzo interesujące tytuły, więc ja je dzisiaj tu przedstawię oraz też skupię się na tym, co ja zamierzam sobie podczas tych 3 miesięcy przeczytać. Więc na początek absolutna klasyka powieści graficznej Maus Arta Spiegelmana. Tutaj autor przedstawił historię swojego ojca, czyli Władysława Spiegelmana, który przetrwał II wojnę światową i był więźniem obozu zagłady Auschwitz, więc ta historia jest pod pewnymi względami również ciężka, również przytłaczająca, bo to jest właśnie historia biograficzna i to opowiada o czasach II wojny światowej. Natomiast jest to coś doskonałego, jest bardzo dobra. Ja się jak najbardziej skłaniam do tego, żeby ją polecać każdemu. I to kolejna też taka powieść graficzna, wy też ją polecaliście. To jest Trawa. To jest powieść graficzna również z kategorii raczej takich ciężkich, raczej poważnych, również historia wojenna. Tylko tutaj opowieść skupia się na kobietach, które były tak zwanymi pocieszycielkami, czyli świadczyły usługi seksualne, oczywiście będąc do tego zmuszanym, żołnierzom japońskim. One pochodziły z tych terenów, które przez Japonię właśnie były podbite i były okupowane w pierwszej połowie XX wieku, więc historia raczej ciężka, raczej przytłaczająca. Kreska jest taka czarno-biała i oszczędna, chociaż momentami właśnie bardzo, mimo tej prostoty przekazu, ona bardzo mocno oddziałuje na odbiór właśnie poprzez, można powiedzieć, nawet właśnie tą prostotę tej grafiki. Mam też taki komiks graficzny, tutaj taki bardziej biograficzny też, Maria Skłodowska-Curie, Światło w ciemności. To jest taki komiks, który opowiada w bardzo skrótowej formie o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, jako kiedyś dostałam właśnie od Kamili, czyli od jednej z widzek tego kanału. I bardzo mi się podobał, zrobił też na mnie spore wrażenie, chociaż muszę przyznać, że uważam, taka jest moja ocena, że jego należy czytać znając już jaki sposób biografię Marii, ponieważ jest napisany w dosyć takiej oszczędnej formie, bym powiedziała, i skupia się na najważniejszych wydarzeniach, jakie właśnie na takich wręcz kamieniach milowych, jakie w jej życiu były, więc trzeba mieć jakąś znajomość, żeby nie czuć się zagubionym. I ja też zaczęłam swoją przygodę nie tak dawno właśnie z czytaniem mang i zaczęłam od mangi, od sagi winlandzkiej. Tutaj akurat mam tom pierwszy i bardzo ją polecam, bo jest bardzo, bardzo interesująca, bardzo ciekawa. To jest manga historyczna. Akcja się dzieje w XI wieku. Tutaj poznajemy przygody Thorfinna, czyli takiego młodego chłopaka, który pała nienawiścią i pała też rządzą zemsty wobec osoby, dla której musi pracować, więc to już samo w sobie jest taką interesującą sytuacją do śledzenia. On co jakiś czas właśnie tej próby tej zemsty, dokonania tej zemsty, on te próby podejmuje. I też, no jak to przygody wikingów, czyli intrygi, walki, wojna, to wszystko tu jest, przez to też ta saga, ta historia jest bardzo mocno angażująca i bardzo mocno ciekawa. I też mam taką sagę, mangę też Nana Ayazawa. To jest saga bardziej taka obyczajowa. Tutaj poznajemy dwie dziewczyny, które noszą to samo imię, Nana właśnie, ale z charakteru nie ma chyba dwóch bardziej różnych od siebie osób. One po prostu na każdej prawie płaszczyźnie są od siebie różne, natomiast to nie przeszkadza im w tym, żeby się przyjaźnić i przeżywać swoje właśnie jakieś tam wchodzenie w dorosłe życie, bo tutaj kiedy je poznajemy, to kończą szkołę średnią i przenoszą się na jakieś tam studia, przenoszą się, żeby mieszkać w Tokio, i potem są różne jakieś takie przygody, miłostki i wszystko, co się z takim dorosłym życiem również wiąże. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa manga. Ja co prawda jestem zarówno w
Manzanana, jak i w Sadze Wilandzkiej jestem jeszcze na etapie tych początkowych tomów, natomiast właśnie specjalnie sobie zostawiłam też na ten maraton i będę się skupiać, żeby te mangi kontynuować i żeby te historie dalej wyczytywać. Jeśli chodzi o mangę, to ja też bardzo polecam taką mangę Poranek ściętych głów Komokoike. Bardzo ciekawa również historia, tam jest Japonia okresu Edo i poznajemy takiego człowieka, który jest profesjonalnym testowaczem mieczy. Była taka funkcja właśnie w Japonii w okresie Edo i on każdy miecz musiał przetestować na głowach skazańców. Robił to właśnie poprzez ścinanie skazańców, którzy też nierzadko byli skazani za bardzo brutalne albo takie nietypowe zbrodnie, które wymagały takiej większej kary z tego względu, że no, siłą rzeczy on nie mógł też jakby ściąć poprzez testowanie tych mieczy wszystkich skazańców, wszystkich po prostu kryminalistów, którzy byli, tylko jakieś takie wyjątkowe sprawy albo wyjątkowe jakieś bardzo brutalne sprawy, czy bardzo złych ludzi, albo po prostu osoby, które były z wyższych warstw społecznych, to im przysługiwał taki rodzaj wykonania wyroku. Bardzo również interesująca manga z tego względu, że to jest bardziej, można powiedzieć, momentami zakrawa jakiś kryminał, momentami nawet o sensację, jednocześnie też jest historyczna i jednocześnie też jest dużo takich filozoficznych rozmyślań nad zasadnością kary, nad różnymi takimi właśnie sprawami, więc pod tym względem również jest ciekawa. Jest też, jeżeli chodzi o powieści graficzne, polski tutaj akcent w moich poleceniach, bo Czarna Studnia Igora Jarka, bardzo ciekawa, bardzo interesująca. Ona mi się też bardzo podobała, jeżeli chodzi o wykonanie takie kolorystyczne, bardzo takie żywe kolory były na tych grafikach, więc to też zrobiło na mnie duże wrażenie, po prostu pod względem wizualnym bardzo mi się podobała. I to jest taka historia trzech mężczyzn, którzy kończą pracę, pracują w kopalni i po szychcie, po zmianie idą do pewnego miejsca w lesie, gdzie jest właśnie ta czarna studnia, wobec której jakieś krążą legendy, podania, że tam mieszka wiedźma i tam dzieją się jakieś czary. I oni idą sobie tam, biorą sobie flaszkę, żeby się jakoś po tej zmianie, można powiedzieć w cudzysłowie, zrelaksować i zaczynają nagle sobie opowiadać jakieś dziwne, niewytłumaczalne historie ze swojego życia, których nie da się logicznie wyjaśnić, nie da się przedstawić ich za pomocą jakoś rozumu i wytłumaczyć, ale im się przytrafiły i dla nich to jest prawda. I te historie właśnie bazują też na takich podaniach, mitach, na takich właśnie legendach ze Śląska, więc są bardzo, bardzo ciekawe i momentami wręcz zakrawają o jakąś taką grozę. Coś bardzo ciekawego, bardzo mi się spodobała właśnie ta powieść graficzna. Bardzo mogę polecić też powieść graficzną Persepolis. Ona opowiada o życiu dziewczyny potem, która potem oczywiście zamieniła się w kobietę, ale życiu jej jako Iranki, jako dziewczyny, jako młodej kobiety w czasach, kiedy w Iranie rozegrała się rewolucja kulturalna. Ona potem również przeprowadziła się z Iranu do Niemiec, mieszkała tam przez jakiś czas właśnie w Europie i potem po tym czasie znowu wróciła do Iranu, ale już jako inna osoba. I ona bardzo ciekawie tutaj przedstawia te różnice kulturowe i to, czego doświadczyła po prostu przebywając, znając te wszystkie kultury. I to jest bardzo, bardzo również ciekawa, interesująca i uznana już też tak właśnie i zapewne może klasyka powieści graficznej. I teraz przejdę do Waszych poleceń i pierwszą tutaj mangą akurat, która mam na liście zapisaną, to jest Opsie, który strzegł gwiazd Takashi Murakami. I tutaj ma być historia, że gdzieś na łące został znaleziony samochód, w którym zostały znalezione zwłoki mężczyzny i psa. I potem gdzieś na sekcji zwłok wychodzi na jaw, że pies zmarł znacznie później niż mężczyzna i jakoś po prostu ta sprawa zaczyna być badana i żeby ją rozwikłać i okazuje się, po prostu też pewno wracamy w jakąś retrospekcję, że nie jest to taka oczywista sprawa, jakby się mogło wydawać. Wydaje mi się, mam takie myślenie o tej książce, że ona może być dosyć, ona może być o tej mandze, że ona może być też pod pewnego rodzaju, pod pewnym względem, że to może być dosyć spory wyciskacz łez i sama taka historia wydaje się dosyć przerażająca, jednocześnie właśnie czuję, że ta
tam mogą być jakieś pokłady no, tego, co wyciska łzy, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o tego bohatera psiego. Kolejne tutaj polecenie to opowieść Panny Młodej, Kaori Mori, i to jest też manga, sprawdziłam, że ona ma 13 tomów i to właśnie ma być jakaś piękna, orientalna opowieść o ludach Kazachstanu i Uzbekistanu, więc brzmi to bardzo interesująco. Dalej cała seria powieści graficznych o Arabie przyszłości, autor Toria Sataouf, i to jest tam też kilka tomów, gdzie autor opowiada autobiografię swojego dzieciństwa, które spędził na Bliskim Wschodzie w cieniu trzech dyktatorów: Muhammada al-Kaddafiego, Hafiza al-Assada, i tym trzecim dyktatorem był jego własny ojciec, więc wydaje się, że to będzie taka właśnie historia dosyć, może myślę, momentami właśnie ciężka, przytłaczająca, i zaczyna się to w roku 1978, a kończy się na roku 2011, więc też dosyć duży kawał czasu w tych tomach, tutaj w tej opowieści został ujęty, i na te o serii o Arabie przyszłości właśnie było więcej niż jedno, kilka poleceń po prostu było, więc to też świadczy o tym, że no, polecacie po prostu tą serię. Dalej tutaj też porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Rozhaz to jest taki komiks, gdzie właśnie autorka opowiada, zdaje się, że też autobiograficzną historię, że po 10 latach ona przyjechała, żeby odwiedzić swoich rodziców i zobaczyła, jak oni w tym czasie bardzo się zestarzeli, że już wykonywanie codziennych trudności sprawia im też no, trudność i trzeba jakoś im opiekę zapewnić i może powoli nawet przygotowywać się na ich odejście, więc to jest temat też raczej dosyć taki cięższy, ale jednocześnie, który dotyczy praktycznie każdego z nas, praktycznie w jaki sposób taka historia będzie w jaki sposób nam znajoma. Kolejne polecenie to komiks Timothy Le Boucher, Dni, których nie znamy. I tu wydaje się, że koncept jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, bo w pewnym momencie ktoś orientuje się, że współdzieli swoje ciało z jakąś inną osobą i początkowo próbuje jakby walczyć z tym intruzem, jakoś się z nim dogadać, ale okazuje się dosyć szybko, że on zaczyna jakby tą walkę przegrywać i może się być w takiej sytuacji, że czeka go jakieś całkowite unicestwienie, więc to wydaje się coś bardzo interesującego, więc jak najbardziej ja sobie, zwłaszcza, że tu też więcej niż jedna osoba polecało tą powieść, więc spróbuję ją gdzieś sprawdzić, czy gdzieś jej nie ma dostępnej na przykład w bibliotece. I po prostu no, spróbuję sobie przeczytać. I tego samego autora był polecany również komiks Pacjent. Kolejne polecenie to V jak Vendetta, Davida Lloyda i Elana Moore. To jest, ja kojarzę, że jest film bodajże o takim tytule, natomiast ja go nie oglądałam. I to jest historia, można powiedzieć, historia alternatywna, że zimna wojna zamieniła się w wojnę gorącą, wybuchła hektabomba i Anglia akurat była tym krajem, który wybuch tej bomby przetrwał, natomiast to sprawiło, że zamieniło się jakby ustrój totalitarny, i tu jest właśnie opowieść o tym, jak się żyje w takim ustroju totalitarnym, gdzie trzeba się wyzbyć tej wolności i własnej świadomości i trzeba żyć w takim mocno opresyjnym systemie, więc wydaje się, że to może być również coś bardzo ciekawego. Historia toczy się właśnie jakby w latach 90. XX wieku. Kolejne polecenie to seria Giant Days. Ja sprawdziłam, że w Polsce jest wydanych jak na razie 13 tomów, ale sprawdziłam, że tych tomów oryginalnie jest już ponad 50. Autorzy to John Allison i Lisa Treiman. Pierwszy tom to Królowe Dramy i one mają opowiadać o życiu trzech studentek gdzieś u progu dorosłości, które przeżywają różne swoje jakieś przygody. Mam takie skojarzenie, bo gdzieś słyszałam o tym właśnie komiksie, że on może być taki lżejszy. Też kojarzy mi się trochę z fabułą Nany. Kolejne polecenie to jest manga. Manga, która ma taki dosyć niesamowity tytuł, czyli Dead Dead Demons, Dead 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 Destruction. I to wydaje się, że jest historia taka coming of age, czyli nastolatkowie uczący się gdzieś w szkole, przeżywają swoją codzienność i wchodzą powoli w dorosłość, ale tutaj okoliczności są dosyć nietypowe, bo w pewnym momencie nad miastem
miastem zawisa statek kosmiczny, więc pojawiają się jakieś wątki science fiction, ale nie wiadomo, o co tym kosmitom chodzi i oni nie ujawniają tych swoich zamiarów, więc nie wiadomo, o co chodzi, ale jednak życie, jakieś takie codzienne, zwyczajne życie tam na dole jednak się toczy dalej. Kolejne polecenie to Dni Piasku i to jest właśnie taka historia, gdzie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lata 30. XX wieku, czyli czasy bardzo ciężkie, wielkiej depresji i John Clark, czyli fotograf, ma za zadanie, żeby pojechać do Stanów Południowych, gdzie szaleją wielkie burze piaskowe, żeby udokumentować to, co się dzieje i to ludzkie cierpienie. Natomiast on w pewnym momencie zaczyna kwestionować to swoje właśnie to bierne podejście, czy to jest właściwa postawa i pewnie z tego wynikają też różne przemyślenia. Bardzo, bardzo polecana i więcej właśnie też osób ją poleciło, ten konkretny tytuł. Padło też polecenie, jeżeli chodzi o seria Die. To jest 4 tomy. Pierwszy tom to jest fantastyczne rozczarowanie, natomiast mam nadzieję, że jednak wbrew tytułowi fantastycznym rozczarowaniem nie będzie. Autorzy to Kieron Gillen i Stephanie Hans i to ma być właśnie taka historia nieco na granicy, można powiedzieć chyba śmiało, horroru. Coś z grami RPG w tle i tutaj jest określone, że jest to jakby gotyckie Jumanji. Więc no, wydaje się coś ciekawego, mimo że ten opis jest dosyć lakoniczny. Kolejne polecenie to Ghost World Daniela Klausa i to jest już powieść graficzna, która jest zaliczana do klasyki gatunku, więc bardzo uznana. Tutaj jest historia dwóch dziewczyn, które są właśnie przyjaciółkami, są w wieku nastoletnim, stoją u progu dorosłości, natomiast ta ich przyjaźń jest trudna, jest niejednoznaczna, momentami można powiedzieć, że jest no, toksyczna i to właśnie może być też taki ciekawa po prostu historia, ciekawa opowieść i też jeżeli chodzi o klasykę gatunku, jakim jest powieść graficzna, to taki monumentalny dziełem, które gdzieś leży u podwalin tego gatunku, jest Umowa z Bogiem, trylogia Życie na Dropsie Avenue Willa Eisnera. To jest też autor, od którego imienia została ufundowana najważniejsza nagroda, jeżeli chodzi właśnie o komiks, opowieść graficzną, to jest właśnie nagroda Eisnera i jest to określane jako właśnie taki Oscar komiksu, więc dosyć istotna nagroda, tym bardziej właśnie chciałabym przeczytać coś dzieła właśnie Willa Eisnera. I to na tę chwilę to już są wszystkie właśnie wasze polecenia, jakie tam do mnie spłynęły, bardzo za nie dziękuję, wszystkie brzmią ultra interesująco i jak najbardziej chciałabym już mieć te powieści i komiksy i mangi najlepiej tutaj na swoich półkach i żeby zabrać je za ich czytanie. Natomiast nie mam ich, więc przyszykowałam sobie nieco inny TBR, książki właśnie, które zamierzam sobie przeczytać podczas trwania tej edycji akcji Czytam Szeroko i teraz właśnie je tutaj przedstawię. Tak jak wspomniałam wcześniej, będę się skupiać na kontynuowaniu sagi Winlandzkiej i Nany, z tego względu, że ja po prostu je mam na półkach, więc tym bardziej należałoby je przeczytać. Będę też kontynuować sagę Arzin, którą czytam. Jestem teraz w tym momencie na tomie 10, potem tom 11 i tom 12. Ja sobie właśnie wypożyczam z biblioteki. No i prawda też jest taka, że powieści graficzne czy mangi, czy komiksy, one są zazwyczaj stosunkowo drogie i cena, żeby je sobie kupić, jest dosyć wysoka, więc ja tym bardziej będę się również posiłkować biblioteką, jeżeli sobie na przykład skończę te tomy Arzina, one pewnie będą się czytać dosyć szybko, to sobie po prostu pójdę i spróbuję wyszukać na półkach coś innego, coś interesującego, więc jak najbardziej biblioteką się będę posiłkować i was również do tego zachęcam. Mam w domu coś takiego, komiks jakiś z Marvela, ja nie jestem pewna, czy on jest z jakiejś serii, czy on jest zupełnie, można go czytać pojedynczo, wydaje mi się, że tak. Wielkie pojedynki, Magneto kontra X-Men, więc skoro mam to w domu, to po prostu też postaram się to jak najbardziej przeczytać i po prostu potem zadecydować, czy zostaje, czy gdzieś wyjeżdża. Z biblioteki mam też również The Gone, kolekcja, tom pierwszy
Ricka Powella i wydaje mi się, że to też będzie coś w stylu gdzieś w tej grupie, w tym worku jakichś takich powieści, tych właśnie podobnie jak Marvel, czyli tych takich właśnie superbohaterskich, może coś w tym stylu, bardzo przygodowych, bardzo rozrywkowych. Tutaj no takie trochę bagniste kolory, zobaczymy o co chodzi, akurat nie chce mi się żadna ciekawa strona otworzyć, no ale nic, będę czytać, będę dawać znać. Dalej mam tu jeszcze biografię Bowiego, ta biografia trochę taka komiksowa, przeplatana różnymi ciekawymi ilustracjami. Ja nie zdążyłam właśnie tej biografii przeczytać w poprzedniej edycji, w poprzednim kwartale, kiedy czytaliśmy wspólnie biografię, więc to mi jeszcze zostało, więc to sobie też przeczytam, bo zgarnęłam to z biblioteki, zanim będę miała szansę oddać. I właśnie dalej mam tu też zgarniętą z biblioteki powieść graficzną, tylko Życie w Wielkim Mieście, tylko ja w tym momencie muszę się właśnie zainteresować, czy ja sobie dobrą tą ściągłam, skoro właśnie ktoś polecił mi Willa Eisnera trylogię, czy to nie jest, czy to jest ten Nowy Jork tutaj, Nowy Jork, Życie w Wielkim Mieście Willa Eisnera, czy to jest po prostu, czy to jest jakaś jednotomówka osobna, czy to na przykład łączy się z tą właśnie poprzednim dziełem autora, które właśnie wspomniałam. No muszę się tym zainteresować i jestem właśnie niesamowicie również ciekawa, co to po prostu tutaj, co tu mam autor do przedstawienia, zwłaszcza, że to jest już też pewno uznawane jako klasyka gatunku z racji nazwiska autora. Neil Gaiman poleca. Mam też taką powieść graficzną, nawet jej jeszcze nie otworzyłam. Ja ją dostałam jednym czasem od Natalii właśnie kursywy. Dostałam od niej w prezencie i stwierdziłam, że specjalnie ją sobie zostawię właśnie na ten maraton, no bo wiedziałam, że te powieści graficzne będziemy czytać. I to jest powieść graficzna Zmarszczki Paco Roca. Natalii się bardzo podobała, bardzo się nią zachwyciła i właśnie chciała, żebym ją też przeczytała, więc kupiła mi w prezencie. I to jest powieść graficzna, która traktuje o starości, o tym właśnie odchodzeniu i ponoć właśnie robi to w sposób mądry, w sposób ciekawy i ma szansę, dużą szansę, żeby mi się spodobać, zwłaszcza, że kolory są takie jesienne, czas takiego trochę odchodzenia, przemijania, to może będzie dobra na wrzesień, na samą końcówkę, chociaż nie chcę mi się aż tak czekać na samą końcówkę, mam teraz na nią wielką, wielką ochotę, więc na ten moment tak się prezentuje ten mój TBR, chociaż mam tu jeszcze jedną książkę wyciągniętą, mam tu wyciągnięty Atlas Śródziemia Karen Wynne Fonstad, z tego względu, że chciałam zaznaczyć, że mimo tego, że tutaj akurat jest dosyć dużo tekstu w tym atlasie, to są też takie ilustracje. I chciałam też zaznaczyć jakby, że jeżeli ktoś na przykład ma jakiś taki atlas w domu czy coś w tym stylu, to też jak najbardziej może śmiało tak luźniej potraktować ten temat i po prostu również się przyłączyć w takiej formie do tej akcji, do tego maratonu. Czytam szeroko i na ten moment właśnie tak się prezentuje ten ciężkie to wszystko, ten mój TBR, trochę tego wszystkiego jest. Ja jak najbardziej będę się też posiłkować biblioteką, pewnie sobie jeszcze wypożyczę coś innego. Jeżeli wy macie jakieś jeszcze powieści graficzne, komiksy, mangi, które uważacie, że są dobre, że są warte polecenia, warte przeczytania, to zostawcie to jak najbardziej w komentarzu, żeby też po prostu inni użytkownicy mogli skorzystać, żebym ja mogła skorzystać, bo te wszystkie powieści czyta się dosyć krótko, więc można po prostu też na pewno przeczytać więcej niż było to w przypadku biografii. Za dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!